Już w następną niedzielę, 11 listopada, Polacy na całym świecie obchodzić będą setną rocznicę odzyskania niepodległości przez ich ojczyznę. Dziś chcielibyśmy Państwu zaprezentować tylko zarejestrowany kilkanaście lat temu krótki felieton filmowy telewizji Polsat, przypominający, co tak naprawdę wydarzyło się 11 listopada 1918 roku. Choć uważamy tę datę za najważniejszą w naszej historii, nie wszyscy wiedzą, jakie historyczne fakty są jej podporządkowane. Tym bardziej, że wariantów jest kilka. Zakończenie I wojny światowej, przekazanie komendy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, czy powstanie rządu Ignacego Daszyńskiego. Święto Niepodległości w wolnej Polsce obchodzone było tylko dwa razy, a po 1945 roku aż 44 lata w ogóle zniknęło z kalendarza i podręczników. 11 listopada dla nas tak naprawdę zaczął się już 7. Rada Regencyjna, wówczas najwyższa władza w Królestwie Polskim, sformułowała zasadę niepodległości. Trzy dni później Piłsudski wraca do Warszawy zwolniony z twierdzy w Magdeburgu. Wszystkie stronnictwa polityczne żądają, by Rada przekazała mu władzę. I przekazuje 11 listopada. W tym samym czasie w Salonce na bocznicy kolejowej w Lasku Kąpień pod Paryżem marszałek Foch przyjmuje kapitulację Niemiec. Wojna się skończyła. Kształt powojennego świata dopiero miał być określony. Polska w kolejce po wolność stała od 123 lat. To jest, jak dla Polaków, dla innych narodów środkowej Europy, początek obecnego kursu. 11 listopada to dziwne święto, chciane przez ludzi, niechciane przez władze, i to różne. Wprowadzono je dopiero w 1937 roku, a więc po 2 latach po śmierci marszałka, i to wcale nie jednomyślnie. I wtedy, i po 1945 roku, przeciwnicy Piłsudskiego bali się, dziś wiemy, że słusznie, że 11 listopada przerodzi się w Dzień Pamięci o Marszałku. Marszałku, który pokonał bolszewików, nienawidził Lenina i Sowietów i w powszechnej opinii dał Polakom niepodległość. Samo słowo niepodległość było przecież źle widziane. No jakaż to niepodległość? Toż Jaruzelski mówił, że socjalizmu będzie bronił jak niepodległości. To była wartość. Internacjonalizm, nie patriotyzm. O nie. Jeszcze do sierpnia 80 roku za składanie kwiatów w dniu 11 listopada przy grobie nieznanego żołnierza karano ludzi pozbawieniem wolności lub wysokimi grzywnami. O składaniu kwiatów przy pomnikach Piłsudskiego w ogóle nie było mowy, bo nie było pomników. Pod pomnikami żołnierzy poległych w 18 roku składającym te wieńce i zapalającym świeczki towarzyszyli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Jadwiga Piłsudska, córka marszałka, przywiozła z Londynu do Sulejówka pamiątki po ojcu. Boli ją, że przez tyle lat nie pamiętano o 11 listopada. Podczas długiego okresu władz komunistycznych no to zupełnie było zanikło. Historii się nie wybiera, ale wybiera się formę pamięci i myślenia o państwie.